to jest nagroda, no, oczywiście dla poety stuprocentowego. On właściwie nie pisze prozy, nie pisze eseistyki. To właściwie jest człowiek, który głównie pracował jako psycholog czy psychiatra. Poezja jakby była jego główną dziedziną, ale on pisał jakby po pracy, prawda? No to jest taka szlachetna forma, można powiedzieć, twórczości. Ma też taką prozę wspomnieniową. Genialny, świetny poeta, bardzo gęsty, taki nordycki, skandynawski, pełen metafor. Człowiek niezwykle okrutnie doświadczony, w 90-tych latach miał chylę. Zresztą wtedy, kiedy ja byłem w Sztokholmie, ja go znam, myślę, że to spotykali. Też świetnie znam jego żonę Monikę. Kilka dni po naszym spotkaniu nagle jest wiadomo, że on ma wylew i że jest właśnie zupełnie sparaliżowany. Potem się okazało, że rusza jedną ręką, że może w trudem o lasce chodzić, więc on gra jedną ręką na fortepianie, gdyż jest muzykiem też z wykształcenia i świetnie gra na fortepianie. No ale bardzo niewiele teraz pisze, niewiele pisze i właściwie no, jest człowiekiem niepełnosprawnym, a pamiętam go jako w pełni sił, prawda, przystojnego mężczyznę. Także to jest los ludzki. Zresztą trochę przewidywał w tej poezji taką katastrofę w swoim życiu, to jest w jego wierszach. Poeta bardzo zresztą bliski Polsce i dla którego Polska jest bliska. On tutaj jest świetnie przełożony na polski, przez Leona Neudera, którego Miłosz też tłumaczył, świetnie go z naszym Borska. Nawet już po tej katastrofie życiowej, po paraliżu, prawda, on do Polski przyjeżdżał. Miał kilka spotkań, ja pamiętam spotkania kilka lat temu z nim, gdzie nawet coś grał na pianinie tą swoją jedną ręką.